Elowina, Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomy, witamy się z wami bezpośrednio z naszego nowo wybudowanego akwarium, w którym, jak widzicie, cały czas pływają nasze aksolotle, czyli cały czas im się to podoba. Przynajmniej, słuchajcie, jeden dzień tutaj przeżyły, jest dobrze. A tak na serio to patrzcie, słuchajcie, czy może być dla nich lepsze miejsce do życia niż to akwarium, słuchajcie, specjalnie przygotowane z myślą o niebieskim aksolotlu? No, nie wydaje mi się. Dzisiaj oczywiście będziemy sobie kontynuować naszą przygodę związaną z niebieskim aksolotlem i będziemy robić coś, co jest szalenie ważne. Jeżeli słuchajcie, jeszcze nie wiecie co, mimo tytułu i miniaturki, to oczywiście zaraz wam powiem. Skoro słuchajcie, nasz aksolotl ma już dom i to nie byle jaki, już jest po prostu zadomowiony w Milionowicach na dobre i na stałe, no to pora słuchajcie wybrać mu imię i to jest mega ważne, bo oczywiście to imię zostanie z nami na dłużej. Ale zanim to zrobimy, patrzcie co my tutaj mamy, jakąś tabliczkę, słuchajcie, idź tam, gdzie trzymałeś wiadro z aksolotlem, czyli słuchajcie, chodzi oczywiście o moje, słuchajcie, pięterko, nawet, o, widzę, słuchajcie, tam, że są już jakieś tabliczki, zaraz oczywiście tam pójdziemy, tylko pytanie, od kogo to jest i o co chodzi? W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie, słuchajcie, do wszystkich domów członków ekipy Milionowic, czyli agenta, oczywiście Elvisa i Abry i zadamy im pytanie, jak według nich powinien się nazywać mój niebieski aksolotl, bo wy, słuchajcie, oczywiście piszecie cały czas w komentarzach swoje propozycje, ja też mam coś w głowie mniej więcej, jakbym, słuchajcie, chciał, żeby się nazywał i tak dalej, ale to jest bardzo ważne, żeby oni, słuchajcie, czyli Elviso, Agentix i Abera, również się udzielili, no wiadomo, słuchajcie, że ten aksolotl jest tak, słuchajcie, potężny, że musi, słuchajcie, to być zgodne, żeby jego po prostu imię oczywiście było wybrane przeze mnie, ale chciałbym usłyszeć propozycję każdego z członków. Ja nie mam pewności, czy Elviso i agent w ogóle wiedzą, że mi się udało zdobyć niebieskiego aksolotla. Abera to wie na pewno, bo sam się w ogóle o tym dowiedział. To właśnie tam, gdzie, słuchajcie, go trzymałem, to on sam go odkrył. Także Abera wie na pewno, ale z nim miałem aksolotlowego sojusza. Nie wiem, słuchajcie, czy się to się tak zmienia, to jest nieważne w tym momencie. Po prostu miałem z nim soja. I teraz tak, niebieskiego aksolotla sobie w tym momencie, słuchajcie, zostawimy i pójdziemy przeczytać, co tam Abra nam napisał. Tak mi się wydaje, że to musiał Abra napisać, bo tylko on wie, gdzie trzymałem tego aksolotla, także no jakby troszeczkę strzelam, no ale na 90, powiedzmy 9,5% to musiał napisać on. Jesteśmy na górze i widzę, że tutaj niezła lektura, słuchajcie, nas czeka, w sensie no potężna, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tabliczek do przeczytania, gościu, no mamy wakacje, a ty mi taką lekturę dajesz, nie, no oczywiście, słuchajcie, bierzemy się za czytanie. Ale zanim to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie, to jest giga szansa, że coś przegapicie, a mamy przygodę związaną z niebieskim aksolotem, wiadomo, że najpierw, słuchajcie, o niego bardzo długo walczyliśmy, teraz go mamy i wiadomo, że trzeba go nazwać, trzeba mu pokazać Milionowice, trzeba jakąś wystawę zorganizować, żeby chłopaki mogli popatrzeć na niebieskiego aksolota, bo tu jest jego dom, nie, 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 tutaj go nie odwiedzamy, tutaj jest jego prywatna strefa, także koniecznie zostawcie suba, bo oczywiście tym samym bardzo pomagacie w rozwijaniu tego kanału, jestem wam za to bardzo wdzięczny, piona, i pamiętajcie o Instagramie podanym tutaj, wbadając na niego też, słuchajcie, bardzo pomagacie mi się rozwijać, a przede wszystkim macie relacje z moich wakacji, pokazuję wam, jak jestem na wyjazdach i tak dalej, a niedługo, słuchajcie, szykuje się bardzo fajny wyjazd i też na co dzień pokazuję wam, co robię, także zapraszam na Instagrama, zapraszam do zostawiania suba, bo wtedy po prostu jesteście w teamie niebieskiego aksolotla. Dobra, możemy, słuchajcie, już przejść na spokoju do czytania. I teraz tak, co my tu mamy? Słuchaj, Macioch, planuje wskrzesić bractwo szczurów. Wow, dobra, czyli tu nie chodzi o aksolotla. Znaczy nie, no może jeszcze będzie chodziło o aksolotla. Aj, tego się nie spodziewałem. Wskrzesić bractwo szczurów. Całość miałaby miejsce w nowej willi Elvisu, a nie Agentixa. Okej. To jest ciekawe, pod fontanną w patio na środku willi zrobiłem już zejście i pierwsze pomieszczenia. Dołącz do mnie i odbudujmy wspaniałe bractwo szczurów. Wiesz, to tylko ty i Agent X. Wow, ej, to jest naprawdę, słuchajcie, roller coaster. Wiadomo, że bractwo szczurów istniało. Potem... Nie. 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 Moja pszczółka zniknęła. Tutaj przez bardzo wiele tygodni była uwięziona pszczółka, ale chyba Abra musiał ją uwolnić. No dobrze, słuchajcie, no dobrze, niech ona lata sobie na wolności, niech będzie wolna.
Wiadomo, że Bractwo Szczurów istniało, słuchajcie, pod willą agenta. Był w niej Elviso, Macioch i Abera i ono było naprawdę szalenie rozbudowane. Znaczy cały czas jest szalenie rozbudowane. Ale teraz jakiś nowy plan, żeby, słuchajcie, nie mówić nic Elviso, ale jakby zwerbować agenta. To jest całkiem, słuchajcie, pomysłowo. Czyli tak, wspaniałe Bractwo Szczurów, wiesz to tylko ty i agent, bo sprawa dotyczy willi Elviso. Co ty na to? Aby wejść do bazy, wejdź pod wodospad w fontannie, kliknij Ctrl i wpłyń na środek pod półpłytkę. Abra. Znaczy, że to jest wiadomość od Abry. Wiedziałem, dostanę jakąś nagrodę za to, że zgadłem, że to od Abry. Nie? No dajcie coś. Będąc całym zanurzonym w wodzie, kliknij Ctrl i wpłyń. No dobra, czaję to, słuchajcie, czaję. Czyli musimy się dostać do willi Elviso. Tam na środku jest taki ogród już w willi. Tam jest fontanna, ja to dobrze pamiętam. I teraz tak, jakby tak, pod wodospad, fontannie, kliknij Ctrl, wpłyń. Dobra, to w takim razie sobie to ogarniemy. Ale przede wszystkim wybieramy imię dla naszego niebieskiego aksolotla. No patrzcie na niego, słuchajcie, czy on mógłby mieć jakieś zwykłe imię? W sensie, spoko by było na przykład imię, nie wiem, Jasiek albo Krzyś. No nie, to by było spoko, ale z drugiej strony to są też takie, wiecie, no dosyć zwyczajne imiona. Jakieś inne zwierzątka też były tak nazywane na milionowicach, czy to osiołki, czy to koniki i tak dalej, i tak dalej. A to jest jednak niebieski aksolotl, 1 na 1200. No to nie może być zwykłe imię, a przynajmniej ja bym chciał, żeby było bardzo wyjątkowe. Jeżeli nie wiecie, jak wybudować tak genialne akwarium, to koniecznie, słuchajcie, zobaczcie mój wczorajszy i przedwczorajszy film, tam wam dokładnie to pokazywałem, krok po kroku, wszystko było pokazane bardzo ładnie. Jeżeli chcielibyście coś takiego odwzorować, albo na przykład zrobić troszeczkę po swojemu, to koniecznie was, słuchajcie, zachęcam do zobaczenia tamtych filmików, bo no troszeczkę się napracowałem, Maciuch, w sensie, no Maciuch zrobił maksa swojego, ja bym nic więcej nie wybudował, więc jeżeli, słuchajcie, wy macie umiejętności budowania, no to możecie to zrobić jeszcze lepiej. A jeżeli nie, macie na przykład umiejętności tak jak Maciek, no to koniecznie zobaczcie tamte filmy. Dobra, słuchajcie, niszczę tą wiadomość, żeby na wszelki wypadek nikt inny jej nie zobaczył. I teraz tak, muszę zgarnąć oczywiście 3 książki, no bo będę szedł do 3, słuchajcie, gości i napiszemy im wiadomość i po prostu im to zostawimy. Dobra, udało się, słuchajcie, ogarnąć te książki. Jak widzicie, tutaj mam 3 w ekwipunku. Oczywiście jedna dla agenta, druga dla Elvisa i trzecia dla Abery. Ale to od Abery sobie zaczniemy, no bo po prostu on jest najbliżej. Później pójdziemy do Elvisa i rzeczywiście zobaczymy to Bractwo Szczurów. Mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie fajne. Ej, tu się stały jakieś update'y. Patrzcie, słuchajcie, to są te liście, które one tak jakby, no widzicie, fajnie opadają. No nie wiem, słuchajcie, jak to się nazywa, ale wygląda to mega, giga fajnie. Widzę, że w środku... Wow, ej, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Nie mam pojęcia, ale wygląda to naprawdę dobrze. Także słuchajcie, ja tutaj napiszę wiadomość i zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, napisałem całą wiadomość do Abery i tutaj było prosto, no bo on oczywiście wiedział, że mam tego niebieskiego aksolotla, ale dobra, może ją wam po prostu przeczytam. Abera, jak wiesz, mam niebieskiego aksolotla, który póki co nie ma imienia, a jako pełnoprawny mieszkaniec naszego miasta potrzebuje je mieć, no bo za takiego właśnie pełnoprawnego mieszkańca uważam mojego niebieskiego aksolotla. Jeśli masz jakiś fajny pomysł, napisz go w tej książce i zostaw ją w tej skrzyni, a ja później po nią wrócę i być może mój niebieski aksolotl będzie nosił imię wymyślone przez ciebie. Możesz dać kilka propozycji, tylko się postaraj. To jest, słuchajcie, mega ważne, bo oczywiście... która to była książka? To była ta książka, dobra. To jest mega ważne, żeby to nie były jakieś takie zwyczajne imienia. To o tym wam mówiłem przed chwilą. Dobra, słuchajcie, teraz lecimy do Elvisa i oprócz tego, że zostawimy właśnie u niego książkę, to jeszcze ogarniemy sobie te wejście nowe do nowego Bractwa Szczurów, które wymyślił Abera i to jest, to mnie, słuchajcie, mega, mega interesuje. Ale tutaj będzie cięższa sprawa, bo ja nie wiem, czy Elviso w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, że Maciuch ma niebieskiego aksolotla. Ja będę musiał mu jakby to powiedzieć, no bo, kurde, Bery, z jednej strony on nie był jakoś mega przeze mnie ukrywany, z drugiej strony, no troszeczkę był jednak przeze mnie ukrywany, ale przede wszystkim, no to chyba po prostu Elviso, on nie wychodzi ze swojej willi w ogóle, on tutaj ma tyle pracy, tyle do roboty, ale przede wszystkim na pewno się z tego cieszy, że no, że słuchajcie, dziwnie by było, jakby gdyby szperał po mojej górze, ale dobra. Elviso, dałem ci 4 aksolotle do fontanny, aha, okej, czyli tak tu się żyje, okej, super, słuchajcie, ja tutaj tworzę jakieś fikuśne, kolorowe akwarium, a on se po prostu wpuszcza to, no dobra, trzeba przyznać, że mają tutaj fajnie, widzicie, mogą sobie skakać z fontanny, ej, jakby, ja też, u mnie też jest fontanna w tym akwarium, a przynajmniej taka mini rzeczka.
Tak sobie myślę, że może niedługo zorganizujemy, słuchajcie, tur mojego niebieskiego aksolotla po całych Milionowicach w taki sposób, żeby każdy z graczy go miał przez na przykład dzień albo dwa. No wiecie, o co chodzi, żeby po prostu każdy mógł z nim troszeczkę poobcować, no bo ja rozumiem, że to jest po prostu mega, mega turbo rzadkie i oni by na pewno chcieli. Jeżeli by mieli taką chęć, jeżeli by wyrazili rzeczywiście taką, słuchajcie, chęć, no to mógłbym nad tym pomyśleć. Chociaż z drugiej strony dawać, słuchajcie, tak cenną jakby rzecz, można tak nazwać aksolotla rzeczą, no nie wiecie, o co chodzi, Elvisowi. No nie wiem, musiałbym się zastanowić. Dobra, teraz stawiam tutaj skrzynkę na wyjściu, żeby na pewno jej nie przeoczył i biorę się w takim razie za pisanie wiadomości do niego, a później lecimy na to patio, o którym pisał Abra i sobie ogarniemy, co tam jest. Dobra, mordy, wiadomość do Elvisa była już troszeczkę cięższa, to dlatego, że Elviso lubi, jak się do niego tak zwraca oficjalnie w piśmie. Wiecie, że pan tutaj, ten tego, jakieś takie szmery, bajery. Dobra, napisałem po prostu, że elo, mordo, dawaj, wymyślamy imię, będzie Gituła Maciochowa. A do Elvisa sami zresztą, posłuchajcie, panie Elviso, nie wiem, czy pan wie, ale udało mi się zdobyć niebieskiego aksolotla i to już kilka dni temu, ale wcześniej wolałem się tym nie chwalić. Teraz sprawa, oj, nie, coś popsułem, dobra, już się zgit. Teraz sprawa jest pilna i wysokiej wagi. Wybieram imię dla niebieskiego aksolotla, wybieram imię dla mojego niebieskiego słodziaka i zwracam się z prośbą o pomoc do pana. Proszę napisać w tej książce pańskie propozycje imienia, a książkę pozostawić w tej skrzyni, abym mógł później po nią wrócić. Liczy się pomysłowość i niebanalność. Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Pozdrawiam, Maciuch. Jak widzicie, jest no naprawdę, słuchajcie, z takim wydźwiękiem oficjalnym, także Elviso, myślę, że będzie się to bardzo podobało. Pytanie tylko, czy on ma, słuchajcie, chęci i czas, żeby teraz główkować nad jakimś imieniem, no bo ja rozumiem, że no jak masz taką willę, no to masz sporo na głowie, no ale jakby zobaczymy, jak coś napisze, super, jak nie napisze, no to trudno. Teraz lecimy sobie, słuchajcie, na to patio, tutaj, Abrze chodziło na pewno, słuchajcie, o to patio, jest fontanna i teraz pytanie tylko, gdzie trzeba wpłynąć, tutaj, ej, czy to trzeba tutaj, ej, ewidentnie, tylko poczekajcie, bo to jest ciężkie, trzeba wpłynąć pod wodę, o, udało się, dobra, tylko teraz jeszcze, ej, to jest ciężkie, ej, to się nie da zrobić tego, ej, serio, słuchajcie, co to jest za wejście, którego Maciuch nie ogarnia? Ej, tak serio? To nie jest moja wina. O! Dobrze, udało się, super! Wow! Ej, dobra, nie spodziewałem się, że to już będzie zrobione, ale rzeczywiście Abera pisał, że już tam coś zaczął. Ej, to wygląda mega fajnie, w sensie mega fajnie. Skąd on ma tyle mchu? Skąd on ma te kwitnące azalee, czy jak to się tam nazywa? Skąd on ma to? To są świecące borówki! Nigdy tego nie widziałem. Do tej pory nigdy tego nie widziałem, byłem w Minecrafcie. Poza oczywiście jakimś tam YouTube'em czy Google Grafika. Ja cię kręcę, skąd on to wziął? Słuchajcie, mech jest piękny, te kwitnące. Nie, no dobra, to wszystko jest piękne. Dobra, idziemy dalej. Widzę, że tutaj to jest po prostu rozpoczęte. Tak, to jest rozpoczęte, ale utrzymujemy chyba starą, słuchajcie, kolorystykę, czyli oczywiście drewno brzozowe i sandstone. Dobra, powiem wam szczerze, wygląda to fajnie. I ja, żeby knuć przeciwko Elviso, jestem pierwszy. Ja się zgłaszam na ochotnika. Dobra, teraz trzeba stąd wypłynąć. Zobaczymy, słuchajcie, czy mi się to uda. Myślę, że może być naprawdę ciężko. Poczekajcie, ej, serio, ej, dobra. To jest problem. Dajcie mi sekundę, w sensie. Ej, dobra, muszę. Ej, no dobra. Ja myślałem, że to będzie proste. Tak jak wpłynięcie było trudne, tak wypłynięcie jest chyba jeszcze cięższe. Kto to w ogóle wymyślił? Chyba się uda. Ej, chyba się. BOM! Dobra, udało się, jest dobrze. Jest łatwo. Ja od początku mówiłem, że to jest proste, że to jest jakby takie, wiecie, no intuicyjne, fajne, mi się bardzo podoba. Okej, możemy się wydostać w takim razie z tej bądź co bądź, ale pięknej willi, naprawdę, słuchajcie, przepięknej, chyba po złej stronie wyszedłem, no właśnie, po złej stronie. Myślę, że kwestia nauczenia się wpływania i wypływania to jest po prostu kwestia praktyki, więc to sobie ogarniemy, ale podoba mi się, słuchajcie, podoba mi się też to, że Abera coś chce knuć przeciwko Elvisowi, to jest fajne, ja to wspieram taką inicjatywę. Pytanie tylko dlaczego, bo to, słuchajcie, musi mieć oczywiście jakiś cel, jak robiliśmy pierwsze Bractwo Szczurów, bo to jest taka, wiecie, to drugie Bractwo Szczurów, no nie, V2, no zdecydowanie. Jak robiliśmy pierwsze Bractwo Szczurów, no to chodziło o to, że Agentix był po prostu tak, słuchajcie, bajecznie bogaty i jako jedyny miał tak przepotężną posiadłość i my chcieliśmy się jakoś, słuchajcie, zbuntować po prostu przeciwko niemu. No i dlatego powstał taki pomysł. Ej, zróbmy tajną
bazę. No a później to tak naprawdę się rozrosło w to, co powstało, czyli w Bractwo Szczurów, czyli w po prostu przepotwornie gigantyczną i monstrualną bazę. Ej, właśnie, zapomniałem, słuchajcie, te bloki, które tam są, poczekajcie, dam wam podwójny ząb, bo to jest pojedynczy i to jest podwójny, nieźle, co? Fajnie to działa. Te bloki muszę ogarnąć do mojego akwarium, żeby ono było oświetlone również w nocy. Także kończąc wątek tego Bractwa Szczurów, wtedy to miało sens. Teraz nie wiem, jaki, słuchajcie, jest tego sens, ale Abera pewnie, słuchajcie, no pewnie nie wzięło mu się tak po prostu z głowy, tylko ma pewnie jakiś powód. Dobra, jesteśmy pod willą agenta i zostawimy mu, słuchajcie, skrzynkę w takim miejscu, żeby jej na pewno nie przeoczył centralnie na środku wejścia. Biorę oczywiście książeczkę i szybko, słuchajcie, piszę wiadomość, ponieważ to jest pierwszy raz w historii mojego niebieskiego aksolotla, jak jest na milionowicach, że tak bardzo się oddaliłem. Patrzcie, on cały czas jest tam, pływa sobie w akwarium, a ja byłem tam daleko w willi Elvisa, także zobaczymy, słuchajcie, czy on nie zniknął. Ja myślę, że nie, ale jednak to jest pierwszy raz, jak tak na tak długo zostawiłem go samego, więc słuchajcie, no tutaj już serce mi bije troszeczkę mocniej, ale dobra, nie powinno się tak naprawdę nic stać, zobaczymy, no tylko muszę, słuchajcie, przestać gadać, zacząć pisać i szybko do niego wracać. Dobra, do agenta napisałem też bardziej na luzie niż jakieś oficjalne pismo, no bo agent, słuchajcie, też jest zawsze mega wyluzowany, ale dobra, brzmi to w ten sposób. Agencior, jak może wiesz, a może nie wiesz, mam już niebieskiego aksolotla, no bo też, ale nie wiem, czy agent w ogóle zdaje sobie z tego sprawę. Żeby stał się on pełnoprawnym mieszkańcem milionowic, potrzebuje on tylko imienia. Jeśli masz jakiś fajny pomysł, bądź kilka, jak można go nazwać, to napisz w tej książce, a książkę zostaw w tej skrzyni, później ją odbiorę. Tę książkę oczywiście. Być może najmłodszy członek naszej ekipy, widzicie, nieprzypadkowo to napisałem, być może członek naszej ekipy będzie nosił imię wymyślone przez ciebie. Także słuchajcie, na luzaczku, nie jest to skomplikowana sprawa, wsadzamy oczywiście książkę do skrzynki i teraz czym prędzej biegniemy do nas na górę, no bo kurde, bele, martwe pele, on jest jednak mały, w sensie on już jest wyrośnięty. On wie, słuchajcie, jak zabijać ryby. O, jest, słuchajcie, drapieżnik, ale no nie wiem, czy on wie, jak sobie poradzić, no wiecie, samemu, jednak cały czas, słuchajcie, ja go doglądałem, także dobrze, jesteśmy już na górze, zobaczymy, słuchajcie, czy on sobie pływa, widzę żółtego, widzę niebieskiego, bum, szakalaka, mordo, dobra, wbijam do ciebie, gościu, na imprezę tutaj, stary, ogarnąłem już temat, no patrzcie, i powiedzcie mi, że ta półka nie była genialnym pomysłem. Kto, słuchajcie, wątpił w to, że ta półeczka, ta strefa chillu będzie mech. Przecież fajnie, żeby sobie pływały po prostu. Słuchajcie, cały czas one tutaj wpływają, także genialny pomysł, autoprops dla Maciocha, w każdym razie, niebieski aksolotlu, mój kochany, ja już to ogarnąłem, już na dniach, być może nawet jutro, będziesz miał imię i już nie będę do ciebie mówił ty stary, albo ziomek, albo ty niebieski aksolotlu, tylko normalnie pełnoprawnym imieniem. Wpadłem też na fajny pomysł, żeby, słuchajcie, wziąć go na spacer i zrobić mu po prostu taki tur po naszych milionowicach, po prostu go oprowadzić, żeby mógł sobie pozwiedzać, żeby mu opowiadać historię. Także, słuchajcie, jeżeli myślicie, że to jest spoko pomysł, żeby wziąć go na spacer po milionowicach, to koniecznie stawcie suba, żeby tego nie przegapić i pamiętajcie o tym, że odcinki są codziennie. Codziennie coś tutaj wlatuje na kanał, więc po prostu warto zostawić suba. No i oczywiście wtedy nie przegapicie nic związanego z niebieskim aksortem, więc naprawdę, słuchajcie, się opyla. Wpadajcie także na Instagram, bo to również, słuchajcie, się opłaca, tam wam pokazuje, jak po prostu Maciek spędza wakacje i też wam pokazuje niebieskiego aksolotla, tylko że takiego prawdziwego, więc jeżeli chcecie sobie porównać minecraftowego i prawdziwego, to koniecznie wpadajcie na Instagrama, bo tak jak mówię, tam wam pokazuje po prostu relacje z moich wakacji. Tymczasem dzięki, do następnego, yo!